Siema, na nowym odcinku mnie na kanale. W końcu widzowie odbieramy nasz nowy nabytek i jest to Ursus C360. Wy napiszcie hashtag nabytek, a wam przypnę serduszko i zapraszam na konkurs na Instagramie, ale tą wstawkę pewnie gdzieś tutaj będziecie mieli, bo te konkursy są dosyć istotne. Chcę je pokończyć, chcę komuś oddać kierownicę, także zapraszam do brania udziału. My wsiadamy do 60, co ja gadam, chłopie. Chcesz zdać każdy sprawdzian bez męczącej nauki? Zobacz, jak dzięki naszym długopisom ściągniesz wszystko, siedząc obok nauczyciela. Spójrz, ściągę w długopisie widzisz tylko ty. Spisujesz wszystko, a nauczyciel widzi tylko zwykły niebieski długopis. Wejdź teraz w link w opisie i zobacz zakazany długopis. Dobra, czekajcie, bo już miałem odpalone i zgasiłem aż z tej podniety. Wybór padł na numer 3. Ile zapłaciliśmy? Bo tutaj jest kwestia takie, że ogólnie tą serię, widzowie, zapomniałem wam powiedzieć, jedna łapka to jest jedna złotówka do następnego odcinka. Z łapek mamy... Te łapki z ostatniego odcinka nie są liczone, także ja to co dwa odcinki będę sobie mniej więcej podliczał. No i wiadomo, że jeżeli ja na przykład to liczę... A, jeszcze strzelcie suba, widzowie, bo prawie mamy 140 tysięcy widzów. Już tak mało brakuje do 140 tysięcy widzów. Także strzelcie, widzowie, tego suba, kto tam jeszcze nie ogląda. No to dla osób nowych, a dla widzów to raczej subskrybują. Także mamy 7700 zł. Myślę, że jakby teraz podliczyć aktualnie te łapki, jakie gdzieś tam mamy... razem z tych odcinków, to ponad 10 tysięcy, albo te granice 10 tysięcy złotych już przekroczyliśmy, jeżeli chodzi o wasze wsparcie do tej serii. Nasze fundusze to jest 63 033 złotego. Czy jest to dużo, czy jest to mało? Optymalnie. Mamy jeszcze 10 tysięcy złotych na start, których ja jeszcze tak naprawdę nie zdążyłem wykorzystać. Także też troszeczkę tutaj jakiegoś fajnego pieniążka nam oczywiście wpadło. I dzisiaj będziemy wystawiać na sprzedaż jedną rzecz. Dzisiaj zajmiemy się też prasowaniem. Zaraz wam powiem odnośnie tego, gdzie jest dziadek i ile kosztował ten Ursus. Czytałem komentarze, bo tutaj tak jak mówię, tworzymy razem tą serię. I powiem wam tak... ceny były różne, ale najbardziej lajkowany komentarz miał właśnie tą cenę od tych 25 za ten ciągnik do nawet 35 tysięcy złotych za tego Ursusa C360 w tej oto konfiguracji. Ja dobrałem taką cenę, no, po środku, czyli 30 tysięcy odejmujemy od naszego budżetu i zostaje nam już... No nie wiem, ja sobie to później obliczę, ile nam zostaje, bo na te pieniądze, które mamy tutaj w farmingu, ja bym nie patrzył, bo to jest 6 ponad milionów, ja tego nawet nie usuwam, bo nie będę się bawił w to. Także trochę pieniędzy tutaj nam, widzowie, odeszło. No 30 koła to nie jest tak wcale malutko. Kolejna sprawa, będziemy musieli odjąć pieniądze za prasę. Też poczytam później komentarze, jak wyglądała sprawa z prasą, bo też około tych 10 tysięcy na pewno możemy sobie na spokojnie odjąć. Później wam powiem jeszcze ile. Bo tam pójdę do domu, zobaczę jeszcze na komputerze, jak wygląda sprawa z tymi łapkami, z tym wszystkim. To wam powiem, ile tam jeszcze pieniędzy możemy sobie doliczyć. Ja dzisiaj podpinam prasę, ze względu na to, że zostało nam jeszcze... No jest jeszcze jedna... Coś mi się tu stan... A nie, bo to od słońca aż takie jest. Jest jeszcze jedna ważna sprawa. Dziadek pojechał dogadywać do kolegi obornik, jeżeli chodzi o kupno. Także miejmy nadzieję, że coś tam ugadają. Tylko wiecie, jak dziadek pojedzie, to raczej tam trochę posiedzi. Także nie wiem, czy on będzie z nami na odcinku. To chyba nie będę sprzedawał. Chyba zostawimy to dla naszych kurek. Jak widzicie, kurki są produktywne. Jajek jak na razie wcale nie mamy. Tak, jest, zawsze o tym marzyłem. A my lecimy prasować, pozbieramy sobie belki. Obornik musimy kupić. Przynajmniej tak ja chciałbym, żeby ten chłop tam sprzedał około tych nawet, no nie wiem, 20 ton jakby nam sprzedał. Też na pole ja będę troszeczkę oszczędzał, widzowie. To też jeżeli nie będzie jakoś szybko jakichś jeszcze większych nowych nabytków, no to się nie przejmujcie niczym. Nie frasujcie się tam za bardzo w komentarzach, ze względu na to, że chcę jakieś nowe pole kupić. 60 taka na wsi już zobowiązuje, także tutaj... Też C428 chyba się będziemy pozbywać, z tego co mi się wydaje. Tutaj pobrałem sobie update'ik tej prasy i jak na razie nie ma żadnych z nią problemów. Jeszcze nie zdążyłem tak naprawdę pograć. Tam jeszcze za domem mamy też prasowanie, ale za domem sprasuję sobie dzisiaj na końcu, ze względu na to, że chcę też sobie zjeść później obiad. Zobaczymy, ile nam pól się uda sprasować. Myślę, że razem z tym za domem 3 powinno się udać machnąć. Szczególnie, że tego prasowania jakoś nie wiadomo, ile tutaj nie mamy. Dobra. Rozłóżmy sobie to. Okej. Robi wrażenie. Dobra.
Jeżeli chodzi o klapy, ja tu nic nie będę otwierał, sznurek jest, wszystko jest naładowane. Dzisiaj tak naprawdę pierwszy teścik tej oto machinerii, zobaczymy jak ta Z224 będzie sobie radziła. O, pan Stanisław idzie, dobra, wejdźmy sobie do ciągnika. Można by było sobie nawet drzwi pootwierać, jakbyśmy tylko i wyłącznie chcieli. No i ruszamy, miejmy nadzieję, że tutaj będzie bezproblemowy dzisiaj odcineczek. No z taką prędkością, jeżeli chodzi o prasowanie, widzowie, no to wiadomo, chłop za młodu, tak jak ja. Teraz powiem wam, no też kostki są spotykane, jeżeli gdzieś się jedzie. Na przykład jak ja jadę, nie wiem, do Zamościa i tam się pola mija i w ogóle, czy tam no, gdziekolwiek, do jakiegoś większego miasta, jeżeli jedziesz na przykład na zakupy, to pola mijasz tutaj też na oko, jeżeli można sobie popatrzeć, to też gdzieś tam pola są w mojej okolicy i to dosyć sporo. Ale kurde, kostki chyba już rzadko występują. Bardziej ludzie moim zdaniem już idą w okrągłe belki, te czasy powoli coraz bardziej się zmieniają. Ja pamiętam dziadek, no to wiadomo, w prawdziwym życiu tam prasy nie miał. Przynajmniej odkąd ja żyję, to nie miał prasy, ale nie wiem, czy kiedyś nie miał prasy. Albo kiedyś miał taką koparkę do kartofli, tą dwurzędową. Właśnie nie wiem, coś mi świta, ale coś mi się leciutko może mylić, bo ja tam dokładnie tego już nie pamiętam, widzowie, tych czasów, jak ja nie żyłem, no nie urodziłem się jeszcze, to wiecie, już trochę lat temu. I nie wiem, czy prasy też nie mieliśmy, także kiedyś już ta prasa była pożyczana, jak już mniej tych belek było, bo wiadomo, jak nie było zwierzęt, to te belki były kompletnie niepotrzebne. Zaraz coś powiem w komentarzach, jakie belki, przecież to kostki, co ty się, nie znasz się. No. Że tak zaraz by było, także widzowie, belki, to są belki. Dla mnie okrągła belka, czy tak jakby koskowana belka, no to dla mnie to tak czy siak to jest belka słomy. Belka to się kojarzy bardziej z tą okrągłą, ale tu można mówić czy koski, czy belki, to jest tak naprawdę chyba każdy wie o co chodzi. No szybko tutaj nie jedziemy, powiem wam widzowie, ale też te przejazdy w Farmingu 22 nie są jakieś szerokie po tym naszym bajzonie. Z sieczkarnią nie kosiłem. Kto mi napisze, dlaczego widzowie z sieczkarnią tego nie kosiłem, to dostanie na pewno też i serduszko pod tym komentarzem. Oj, czy my się tutaj wyrobimy? Jeszcze tutaj będę robił przejazd jakiś leciutko poprawkowy, żeby mieć to wszystko zrobione. I dzisiaj widzowie też będę nagrywał jeden fajny filmik, bo jak wiecie, niedługo młody... Ja też mam urodziny, ale moje urodziny to już tam mało są istotne. Ale młodego urodziny ze względu na to, że ze mną nagrywa, no to dostanie... dosyć pokaźny prezent i dzisiaj będę właśnie nagrywał, jak będę to mu zamawiał i ogarniał. Myślę, że koło czwartku. W czwartek powinniście mieć filmik z tego, czyli już niedługo. Wiadomo, urodziny ma 29 maja, ale prezent zrobimy troszeczkę szybszy, bo później może nie być rozmiarów, a on chce ten prezent też i szybciej na mecze, bo już dawno mi tłuk do głowy o tym, że on chce to i dostanie jeszcze jeden prezent, który mu pomoże tak jakby w nagrywaniu filmów, ale to już zobaczycie sobie w czwartek na filmie. Ja wam tutaj prezentów jak na razie zdradzać nie będę, jakie on może dostać, ale myślę, że kto jest bardziej domyślny, to jeden prezent raczej będzie wiedział, kto tam zna i kto tam siedzi na live'ach, co tam młody może dostać. A drugi prezencik, myślę, że raczej mało osób się domyśla. I będzie to prezent też tak naprawdę... Kurde, będzie dobry prezent. Dobra, widzowie. Bierzemy sobie do góry, składamy sobie to. Nie można składać, gdy bela jest składowana. No spoko, tylko pytanie, jak to się teraz, widzowie, wywala, bo kiedyś to było bardzo, bardzo, bardzo proste. Otwórz pomocnika, złóż, opuść, ładowacz, rozładuj. Aha, czyli po prostu na E. Też robię z średnicą tak naprawdę 90 cm. Ja nie wiem, czy ja to robię z dobrą średnicą, bo tutaj średnica też jest kolejna 91, 92 i bodajże 93 cm. Także to są... No, różnice są tak naprawdę bardzo, ale to bardzo małe. Aha, coś już nam się tutaj pobagowało chyba. Jak ją wyszczeliło? Ja cię kręca. Dobra, jedziemy widzowie na kolejne pole. Zrobimy to jeszcze jedne i będziemy chyba wracać sobie na gospodarstwo, bo ja chcę sobie obiad dzisiaj zjeść o normalnej porze, a nie cały dzień prasować. A tak czy siak, jak będziemy zbierać te belki, no to ja już poczekam na dziadka i dopiero z dziadkiem sobie to pozbieramy na spokojnie. No to prasę sobie nawet zostawimy już tam na polu, niech se stoi na razie. W tym właśnie polu naszym koło domu. No i dobra, tak jakoś będziemy robić. Jeszcze chciałem rozrzutnik dzisiaj pojechać pooglądać, bo tu będę musiał brać golfa, żeby pojechać rozrzutnik oglądać.
Tak samo ten, no ile jesteście w stanie zaproponować za ten rozrzutnik, to już tam pogadamy tak naprawdę, jak ja już będę na gospie, żeby teraz już nie tłukować tego tematu, bo nawet nie wiecie, jak on wygląda za bardzo. O C428 nie widziałem za bardzo komentarzy, czy sprzedawać, czy nie, także też możecie o tym napisać. Na pewno jakieś tam pieniążki dodatkowe na 100% wpadną, jeżeli właśnie ten ciągnik wielki, bydlęcy, największy na świecie, czyli C328, sobie po prostu sprzedamy. A my już sobie zajeżdżamy, ja sobie na tym pomacie trochę ustawię mniejszą prędkość, żeby tu dogodnie sobie zajechać. I powiem wam, że trzeba koło tych drzewek, no to już troszeczkę większe pole do prasowania. Weźmy sobie, zróbmy taki myk. Okej, okay, okej, okay. I teraz tak, B. Możemy sobie powoli ruszać i robić kolejny kawałeczek. Czekajcie, bo na tym pomacie ustawmy sobie prędkość większą. To nie są jakieś szerokie przejazdy, żeby ta prasa się zapychała. Jest to fajnie wyschnięte, naprawdę u nas susza panuje. Parę pożarów było już na wsi, także strażacy tutaj naprawdę też i swoją drogą mają co robić. Mają co robić strażacy. Także gdzieś tam im się to opłaca, jeżeli mają opłacone za jakiś pojedynczy wyjazd. Ludzie też i maszyny im się palą, no ale to wiecie, okres zimny, jeżeli coś tam, nawet jakieś się, no może nie przetarcie, ale jakieś kabele, gdzieś tam jakieś zwarcie się leciutkie zrobi, no to wiadomo, że do pożaru już za dużo nie brakuje, szczególnie przy takich temperaturach i szczególnie jak tutaj na wsi jest delikatnie przestarzały sprzęt. Ten gospodarz, o którego będziemy wozić obornik, o ile dziadek tam załatwi ten obornik, bo mam wrażenie, że on bardziej to już pijany wróci od tego właśnie chłopa i od uzgadniania, bo już go nie ma ze 2 godziny, a ten sąsiad mieszka tylko tam troszeczkę dalej, także myślę, że jeżeli by tylko pojechał, wziął rower i spytać, czy można od ciebie 20 ton obornika, oczywiście odpłatne, znaczy ja nie wiem, ile on będzie chciał tam tego obornika, też tak naprawdę, no to ja uważam, widzowie, że on już by był w domu, a jak sami widzicie, w domu go nie ma. Także myślę, że tam sobie dobrze uzgadniają te warunki. Może jak tam go podpiję, to taniej będziemy mieli ten obornik. Także dla nas na plus. A ja tam i tak prasowanie, no te belki na razie mogę se leżeć. Nic im się nie stanie. Pod wieczór będę bardziej je zbierał. Może jak dziadek wróci, o ile będzie w stanie. A jak nie, to sam pojadę i te parę... No ile to mi wyjdzie? To jest mało tak naprawdę belek z tych pól. Też te pola, no nie wiem, jak to dziadek nawoził, ale... No opłacalne, no na pewno opłacalne, podług tego, że teraz jeszcze nawozy poszły do góry, no to ale to już będziemy liczyć sobie na przyszły rok te ceny nawozów, także też trzeba będzie tego troszeczkę pokupować i porozsiewać, także opryski, nawozy, wszystko damy, żeby tutaj jak najbardziej, jak najwięcej było chemii w tym zbożu, żeby jak najlepiej rosło, bo później konsumenci to już nas tam za bardzo nie obchodzą, tak zwani. Ładnie to wygląda. Powiem wam, że Farming 22 na polskich modach, na polskich mapach wygląda przekozacko w porównaniu do 19. 19 już nie ma takiego, znaczy tu jakby było więcej maszyn, więcej map, to by jeszcze lepiej to wyglądało, ale nie ma takiego aż dużego klimatu, moim zdaniem już powoli 19. Także ten seria od nędzy do pieniędzy, nie wiem, czy to nie będzie seria, widzowie, realizowana z Kolizem i nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale możecie napisać w komentarzu, czy wam się ten oto pan pomysł tak zwany podoba, żeby robić od nędzy do pieniędzy na 2 kanały. Chociaż nie wiem, czy nie lepiej sobie tę serię trzymać, żeby to była seria z młodym, bo też może tak być. Tylko że kwestia tego, żeby z Kolizem jakąś serię już ogarniać, ale to najprawdopodobniej będzie tak, jak było w 19 sąsiedzi, czy tam polscy sąsiedzi, już tam coś takiego, żeby mieć gospodarstwa koło siebie. Być może zrobimy to wszystko właśnie w 22. Moim zdaniem będzie to bardzo fajny pomysł, jeżeli chodzi o to, ale zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. Poczekamy, mi się zdaje, że do końca maja i można w czerwcu już liczyć sobie jakąś, liczyć na jakąś serię od nas, bo brakuje tego troszeczkę, brakuje tego jakiejś serii z Kolizem. Kwestia tego, żeby to jeszcze, no jeszcze parę budynków, jakby parę domów wyszło, jakieś tam mody też coraz więcej tego wychodzi, także myślę, że w maju to się jeszcze bardziej rozkręci, coraz więcej tego będzie wychodziło. I myślę, że chyba dobrą mapą do tego, nie śledziłem za bardzo postępów, ale jako ten... Riot robi ogólnie mapy w bardzo fajnym klimacie, polskim, lubelskim, także myślę, że taka osada będzie, jak wyjdzie, dobrą sprawą, żeby zacząć sobie na niej naszą serię. Jeszcze będę musiał popisać z Kolizem, czy on będzie miał czas realizować coś takiego, no ale już kiedyś tam na Instagramie gadaliśmy, także mi się zdaje, że na spokojnie takie coś możecie liczyć, że będzie po prostu sobie powstawać.
Dobra widzowie, bo ja jeszcze kurde, albo w sumie jeszcze jeden przejeździk możemy sobie zrobić, bo chciałem wam też pokazać jeszcze jedno pole, jak robię to koło domu, ile nam wyjdzie stamtąd belek. Także zaraz gdzieś tam też będziemy musieli sobie wrócić powoli na gospodarstwo. Też to prasowanie no nie jeżdżę, nie wiadomo jak szybko. Mogę tutaj wrzucić kolejny bieg i zrobić tylko rura gaz, podłoga gaz i tyle. I przejechać to bardzo szybko, tylko żeby ta prasa, wiecie, no nie jest to jakieś grube są przejazdy. Ale też nie chcę, żeby mi się tutaj cokolwiek pozapychało, bo później weź to wyciągać, trzeba prasę wyłączać, także już jak sobie, jak to mówią, jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy, także nie będziemy się bardzo śpieszyć, tylko sobie powolutku, w swoim tempie będziemy ogarniać właśnie te kawałeczki. Czy ja tutaj przejazdę koło tych drzewek jakoś dobrze, żeby tutaj szyby nie wybić, ani nic nie porobić? Lightowo, bo to są tylko i wyłącznie krzaki, ale tam jeszcze jest jakieś drzewo, które zobaczymy, czy będzie jakieś dla nas wymagające, czy też nie będzie, widzowie, wymagające dla nas ten oto kawałeczek. Co to za dźwięki? To zagrzmiało? Nie, to z prasy chyba tylko. Bo tak się właśnie zastanawiałem, bo nagle jakby tutaj samolot przyleciał, bo sarna się aż zrespiła z tego szczęścia u nas na kawałeczku. Dobra widzowie, mi zostały tutaj dwa przejazdy i tam zrobić parę poprawek, także ja tam jakoś ponawracam tych belek jakoś, no widzicie, wybitnie, nie wiadomo ile nie ma, no ale takie są urogi polskiej wsi, jeżeli jedziecie bizonem, no to te przejazdy raczej ze słomy nie są nie wiadomo jak wielkie, chociaż w prawdziwym życiu wyglądają na może trzy razy takie, jeżeli kosicie na przykład pszenicę albo jęczmień. Wiem, bo widziałem. Dobra widzowie, ja już dojeżdżam do chałupy i właśnie sobie tutaj będę zajeżdżał. No zajedziemy sobie po prostu tędy, tą kostką naszą na drugą stronę, co prowadzi gospodarstwa. Pojedziemy sobie tylko teraz tak, ja tutaj źle widzowie zajechałem, bo ja będę musiał kombajn przestawiać, żeby w ogóle zajechać sobie w tamte miejsce. Ja też nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby on stał tak aż tyle czasu na słońcu, ale zaraz go ogarniemy, cofniemy sobie nim całkowicie do tyłu i przejedziemy sobie tędy. Ale pszczół! Pszczół jest tyle, ten dziadek też tak stawia ten kombajn, kurde, tak, żeby mnie pogryzły zara. Dobra. No niech sobie na razie stoi tutaj, bo to jak wiecie, trzeba umyć, trzeba to poogarniać, to wszystko. A my bierzemy 60-tkę, tyćkę do tyłu. I lecimy tutaj, kiedy między mućkami. Mi się widzowie biegi psują. Dobra, dopiero na czwórkę weszło. Widzicie, to takie zmienianie jest takie... No i dobra, tutaj mamy ostatnie prasowanko, tylko ja sobie zostawię go na razie w tym miejscu, ze względu na to, że ja chcę sobie pójść w końcu coś zjeść. Może na słońcu się nic nie powinno stać. No trochę stoi na słońcu, nawet trochę bardzo, ale dobra, zostawmy go na razie w tym miejscu. Ja sobie idę... Nie wiem, co tam jest, jakieś kotlety, może są jakaś zupa. To może sobie byśmy to zjedli. No widzicie, już tutaj pomidory. Nawet ładnie sobie lecą te pomidory. Nie ma tragedii, że tak powiem. Dobra, idziemy widzowie coś zjeść do tej chałupy. No i dobra widzowie, ja już wyszedłem z domu, zjadłem sobie obiadek i powiem wam tak, poobliczałem to wszystko, popatrzyłem jeszcze komentarze, bo tam na kompie oczywiście w domu mam, no to 30 tysięcy za ciągnik, tak jak mówiłem, 12 tysięcy za prasę, bo tam ludzie podsyłaliście mi oczywiście w komentarzach różne ceny z różnych ogłoszeń, także takie uśrednione 42 tysiące po prostu odjąłem. Dodałem te 10 tysięcy, które mieliśmy na start, tak jakby serii, zostało nam tak na ten moment 31 tysięcy 033 złotego, a trzeba kupić obornik, czyli trzeba mieć na nawozy, na paliwo, na różnego rodzaju karmy. Także no, nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało. Zobaczymy, jak tam jeszcze ceny farmingowe będą na to wszystko pozwalały. Kolejna sprawa, jeszcze nowy rozrzutnik, ale sprzedamy ten i mamy jeszcze 7700 zł z łapek, ale około 10 tysięcy, bo jeszcze nie podliczyłem wszystkich łapek. Także strzelajcie łapy w górę, żeby było tego więcej, jeszcze raz więcej. No i teraz tak, jest taki rozrzutnik. I na ile byście go wycenili w komentarzach? Bo to jest też dla mnie dosyć istotne, za ile ja go mogę sprzedać. Działający, nie ma żadnych nakładek, 3 tony, tylko że problem jest taki, że nie ma wałów nigdzie, no nie? Ale zaczep jest za to z tyłu, także będziecie sobie coś podczepić. To bardziej funkcja przyczepy, nie wiem, czy te pasy też działają, także, no nie wiem, 6-7 tysięcy może bym wziął za niego przy dobrych okolicznościach, a my lecimy sobie dalej. Co jest? Szybciej. Nie! Nie, widzowie, co jest? Ja pierdziele, jak tu ciepło. To dzwoni zaraz po straż.
Kurde, ale to nagrzane wszystko. Odpalaj, odpalaj. Dobrze, to się nie zajęło. Ja pierdzielę, trzeba to... Co ja mam z tym zrobić, jak ta sipa płonie? Trzeba szybko dzwonić zaraz po straż albo... No jedź szybciej, dwuja, truja, jedź po pług. Nie, pług. Ta, pługiem zrobimy. Szybko przeoramy to dookoła, żeby pole całe się nie zajęło. Ja pierdzielę, widzowie. Trzeba było nie zostawiać tego. No nie mów, że to są pługi. No to super. Teraz to żeśmy odwalili kitę. Trzeba go jakoś może... Nie przeciągnę go przecież za nic. Ja cię kręca. Dobra, tu jest kultywator. Jakoś kultywatorem to postaram się zrobić. Szybko. Dobra, zaraz będę dzwonił na straż, tylko to podepnę szybko, żeby patrzcie jak ten, żeby ten płomień się nie rozprzestrzeniał dalej. Dobra, szybciej, szybciej, szybciej. Dziadek mnie zabije. Tyle pieniędzy, 12 tysięcy za prasę. A ja ją zostawiłem na słońcu. Ktoś tam musiał wadliwe coś sprzedać. Niby ładnie wyglądała. Niby wszystko cacy kolorowo. A tu o. Dobra, jedź, 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 jedź. Kurde, widzicie, te biegi jeszcze mi przeszkadzają, bo one się, kurde, niewyczute. Dobra, 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 dobra. Jedziemy walić to słomę, widzowie, wszystko tak naprawdę, bez różnicy jak to będzie wyglądać, jedziemy, aby to wiecie, aby to zruszyć, żeby tutaj dalej to się nie rozprzestrzeniało, ten kawałeczek się spali, tutaj trawa zielona też jest najgorzej, trochę wyschnięte, trzeba będzie zaraz zadzwonić po straż, bo to ja nie widzę innej opcji, jeszcze zaraz tak przejadę, kurde, aż mnie odsuwa jak te, ja pierdzielę, no szybciej. No to się super, super się żniwaś, dzisiaj gadaliśmy o tym, że się... Podpalają maszyny. Co? No zmieniaj, no patrz go. Teraz biegi będą nie działać, jak akurat trzeba być. No dawaj wyższy, jedyna, dawaj rura, piłuj to. Dobra, jedziemy, 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 jedziemy dzwonić po straż, widzowie, szybko. Dobra, już nie do tego nagrywał, jadę, biegnę. Widzowie, stąd wam nagram, bo nie za bardzo pozwolili podchodzić, żeby tam nic się nie stało, ale jak widzicie, coś tam trwa. Z zakrowy wam nagrywam akcję z ukrycia, bo no, nie pozwolili nagrywać, ale ja tu jakoś podejdę z krzaków, jeszcze wam to nagram, może nie widać co tam się dzieje. 60 kazali zostawić, bo to nic nie powinno się tam stać, ale jak widzicie syreny chodzą i mogliby to wyłączyć, bo mi zwierzęta przestraszyło. Nie wiem co to z tej prasy zostanie, ale nie wiem, ja tu widzowie po prostu poczekam do końca akcji, niech to skończą gasić, może to zaraz powyłączają i... Tyle aktualnie z prasowania. Zobaczymy, no ona jest ubezpieczona, także odszkodowanie powinienem dostać. Dzisiejszy film to było na tyle, widzowie, no i co, no i na razie tak się dzieje, tak się dzieje. Na razie.